Siemano wam wszystkim, z tej strony Repca Games. Gramy sobie kolejny odcinek kariery. Gramy naszą, otóż to, Boliwią. Nie wiem, czy mi się chce w ogóle grać te mecze. No nie, zbyt właściwie. Więc przesymuluję sobie je. Gra nasz zawodnik z Termaliki Nieciecze, czyli otóż to, Torres, Fabian Torres. No i w Rondon w pierwszej minucie strzela bramkę. No, realizm świetny. Ja jestem lekko przeziębiony, nie wiem, czy będziecie to słyszeć, ja was za to przepraszam. Ale Cardozo trafia brameczkę. I Pena trafia, ty, my to wygramy jeszcze. To jeszcze wygrany. Fabian Torres, lekka kontuzja, tylko nie to. Dobra, Fabian zszedł. Proszę bardzo o to utrzymać ten wynik. Pięknie utrzymać ten wynik. Dziękuję wam, po prostu jesteście wielcy, nie? A gramy z Brazylią, mówisz? 7 dni, Fabian Torres. I patrzcie, wstawisz takiego na jeden ten. Marcin 7 dni ma już kontuzję. Dobra. O, ty jesteś nawet Majoka. Dobra, Pena. Zagrasz TV. Teraz zagramy takim czymś. Ty jesteś agresja, przechwyty. Ty nie jesteś taki zły. Stawimy cię tutaj, zamiast tego. Coś takim myślę właśnie, że taką taktyką by się zagrało. My na pewno to przesymulujemy i przerąbiemy jak nic. Bo tyle co wiem, chyba w symulacjach się liczy to, jaką dobrą się ma drużynę. O, dostajemy jeszcze raport comiesięczny z Boliwii właśnie. O, ten mi się podoba. A resztę możemy wyrąbać. Odrzuć zawodnika, dobra. Tu jeszcze mamy z Polski. No nie wiem, możemy z nim spróbować. Lewczuk, gdzie ty grasz? Dobra, podpiszemy z nim kontrakt, bo to jest Polak. O tyle fajnie. Co myślisz, ten raport jeszcze tutaj... tego biorę. I tego też biorę. Dobra, i to mi się podoba. No i mamy mecz z Brazylią. No raczej z Brazylią wygrać nie wygramy. Ale może zaprezentujemy jakiś na przykład remis. O, remis byłby bardzo fajnym wynikiem. No ale co, Neymar, Rafael, Hulk. No i Neymar. Coutinho, Luis Gustavo, Roberto Firmino, Alexandro, Ronaldo, Miranda, Danilo, Alves. No lepszych tutaj zawodników chyba nie było, co? Neymar z hat-trickiem, super. Cztery bramki, 4-0, ja pierdziu. No niestety, a za niedługo Puchar Polski. No dobra, i co, możemy już sobie konferencję zrobić? Tak, możemy. Trzeba będzie zmotywować naszą drużynę. Motywuj, nie będę ich chwalić. Trzeba ich motywować. Oni muszą wygrać to. Taki trening sobie zrobimy. Jakiś tam juniorów, coś tam szkolimy. Dwóch bramkarzy, Aido wbija 60 overall. To mi się podoba, a ten Aguirre, nie wiem jak to czytać. Ja będę dzisiaj trochę ciszy niż zazwyczaj, no ale naprawdę nie czuję się najlepiej, ale chciałem dać coś nagrać, masz sugestie, mówisz. Dobra, chcesz zagrać ze swoimi, a nie, to nie wiem, dobra. Zobaczmy sobie jak tu to wygląda. Mamy tu od razu Kielce. I potem mamy Legię. Zagramy dzisiaj 3 mecze, co wy na to? Dobra, masz sugestie. Kupczak nie ma formy, no to nawet dobrze, że masz sugestie. Z miłą chęcią ciebie wstała, ty też nie masz formy, no to super, to na pewno się dogadamy. Fritz tutaj, Hinteregger, Helik, chociaż bardzo... Kimbebe, no dajmy, Hinteregger jest dobry, no ale nie ma formy, a to zawsze coś tu nastawia, prawda? Na ryko, ty weź stąd, najlepiej się schowaj gdzieś. Bo to jest to, co tu na ławce robisz, to ja nie wiem. I możemy Babiarza. On zagramy takim składem, no ale Frankowski też bez formy. A naszego nie ma tutaj. No to wiecie co, spróbujemy z Plizgą zagrać. No taka sytuacja nastała, to trzeba będzie tutaj spróbować. Jednak tutaj chciałbym wstawić Frankowskiego na wszelki wypadek. Dobra, Babiarz, zajdziesz. Jest tu Keita, który ma dosyć formę.
i bez formy Odegaard. No dobra, jakby co, wprowadzimy tutaj Priovicia, Odegaarda i Keita. No mecz będzie ciężki, na pewno. No ale postaramy się coś ugrać, Augustin też bez formy, no kurde, chłopaki. Dobra, nie będę tego symulować jeszcze, to jest na wyjeździe, dobra, wyjazdowych, domowych. Legia Warszawa, zabraliśmy im Priovicia. I zabierzmy im jeszcze Puchar Polski. No i dobrze, rozpoczynamy mecz Puchar Polski, Legia Warszawa, Termalika, nie ciecza. Śnieg pruszy, no nadal pruszy, no co? Ty, to jest marzec, no w sumie w marcu czasami popaduje. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Gramy bez naszego centrum uwagi, Michał Masłowski, 3 bramki w ostatnich 3 meczach. No zobaczymy, Masłowski, co pokażesz. A my za to mamy lepszych zawodników od Masłowskiego. Zgajos ma piłeczkę, jedzie skrzydełkiem. Niezatrzymany. Gajos wjeżdża do pola karnego. Gajos trafia bramkę, no. Trochę ta bramka, kolejna jego bramka taka trochę na farcie. Ale umówmy się, no tutaj strzedł fake shotem. Proszę bardzo. Strzelił finezyjnie. Bo bramkarz nie wiedział co się dzieje, no umówmy się. Gajos, tak to było jego zamierzenie Gajosa, żeby takie coś zrobić. No, a więc 1-0. No, dlaczego mi tego nie trafiłeś? Ty obronił ktoś, czy co to było? Ale naprawdę świetne podanie, po pierwsze Galloway, a potem jeszcze Armstronga. Dobra, to ja wiem jak to ja rozwiążę. Ja to rozwiążę w taki sposób, że podam do Plisgi, a Plisga tutaj... Nie, nic nie zrobi. Teraz Kosecki, zwany inaczej Kosą. Wow, kurde. Aż mnie to zdziwiło, bo myślałem, że na spokojnie to wybijemy. Maciej Gajos, 2 strzały i 1 bramka. O, to chyba wybiliśmy jednak. Czemu to leciało w naszą bramkę, to ja nie wiem. O, teraz Gajos. No, sędzia! Ja bym taką piłę posłał do Embolo. On tam na spokojnie wszystko by zrobił. Jeszcze raz uprzedzam, że moje gardło i mój zakatarzony lekko nos będą dzisiaj ciche, więc nie będę cię takich emocji jak zawsze. No i proszę bardzo, rozklepani, tyle wam powiem, rozklepani. Rozklepani, proszę bardzo. Nie ma emocji, naprawdę, cieszę się z tego, z tej bramki, nie czuć to tak u mnie. Ale chciałem już tutaj, pomyślałem sobie, lutnę mocno, a potem pomyślałem, a jednak technicznie wejdzie i weszło. I wygrywamy z Legią aż 2-0 w Pucharu Polski. I to jeszcze na wyjeździe, więc lokata bardzo fajna. Helik bardzo dobrze. Embolo po długim zasadzi. Jeszcze Armstrong. Armstrong na 3-0. Nie, no po prostu nie wierzę w to, co tu się dzieje. Naprawdę ładnie gra moja drużyna, jestem z niej dumny normalnie. Trzeba przyznać, to tylko zasługa trenera, że tak dobrze grałem. To tylko zasługa trenera. Naprawdę. Maciej Gajos teraz. I Linetti. Linetti. Poprzeczka, ale jeszcze. No nie, po co ja strzelałem? No i koniec meczu. Wynik naprawdę wspaniały, ale według mnie najbardziej zasłużyła tutaj obrona na gratulacje, bo świetnie zagrali. No nie wiem, Helik na pewno świetnie, Onana też okej grał, chociaż te strzały nie były jakieś groźne, no. Armstrong zdobył jedną brameczkę, Gajos brameczkę, Embolo brameczkę, ale Armstrong miał asystę. I asystę miał jeszcze Galloway. No Galloway ładnie zagrał, no, Blizzard nie najlepiej. Linetti też nie, no ale wiecie. Jest okej, jest optymalnie. Dziękuję panu trenerze, że dał mi pan szansę. Z pewnością nie będzie pan zawiedziony. No.
Lewam to, że nie czujesz się na siłach. Ciebie zdejmę. Zdejmę całą prawie drużynę. My mamy siłę w pomocy. Takim czymś zagramy. Prijowicz, Kapustka, Keita, Linetfine. Odegaard, tylko wiecie co? Bym zrobił coś takiego. Torres, Fabian, nie. Frankowski, co ja tam sobie? Gajos, no co ty tutaj robisz, ty mi powiedz? Jęk na tej prawej obronie. Tutaj Markowski i Hinterger. Oraz Izaquaredo. Dobra, tylko Anany bym wstawił sobie tutaj za plizgę. Dobra. Tak to będzie wyglądało. I znowu na wyjeździe. Klasa światowa. 5 minut. Bezmurnie. Gramy. No i jechany mecz z ekstra klasy. No jest kilka tutaj zmiany, ale są kilka osób, które są podstawowymi zawodnikami naszej Termaliki. Więc będzie granie. Odegaard, teraz masz szansę na swoją bramkę. Odegaard, jeny, co on wpakował? Co on wpakował? Brawo Odegaard, nie? Lewą nogą, swoją lepszą. Wiedziałem, coś czułem, że mnie dogonią, dlatego oddałem ten strzał, no ale... Naprawdę piękna bramka. Ludzie. W okienko normalnie samo. Aż sobie jeszcze popodziwiam. No okienko jak nic. Jak ty mi takie bramy będziesz zdobywać, Odegaard, będę ciebie wystawiać, nie? Ale mało go wystawiałem, ponieważ trochę taki... Trochę nie grał najlepiej i on się potem na mnie obrażał i w ogóle takie różne tutaj klubowe sytuacje były. Sprijowicz. No i 2-0. No nie, po tej ostatniej przegranej to co grają. W 17 minucie Frankowski po asyście Nyrako. Chyba tak to się czyta. Ja nie jestem pewny. No tutaj pobiegł ładnie i tutaj chciałem nim jechać do końca, ale patrzę. Bardzo fajnie ustawiony Frankowski. Frankowski swoją lewą, lepszą nogą pakuje bramkę do siatki. No co chłopaki grają, to ja nie wiem. Ci lewonożni zdecydowanie dzisiaj strzelają brameczki. Odegaard, aj, zabił prawie tam bramkarza. Złamał mu ręce, no ładnie to przeszedł Odegaard. Teraz tutaj Lemans. Lemans. Co za bramy padają, nie? Nasz kurcze junior przyjął sobie piłę, wjechał, strzelił po... No nie, no po prostu... Jakie bramy, nie? To wszystko na klasie się tutaj... Nie wiem, no powrót do formy. Wcześniej jak cały czas strzeliśmy, nigdy nie mogliśmy trafić. A teraz każda akcja wpada. No Lemans, no co ja mogę ci powiedzieć? Kocham cię. Teraz Markowski przejął, no ale... Odskoczyła mu ta piłka, teraz ma... Jagiel... Kielce mają szansę na strzelenie bramki. I ją strzelają. No... Dziwna sytuacja. Zdobywałem bramkę, no niestety Alfonso nie dał sobie rady, no i tyle. Teraz Kapustka. Tam z przodu Prijowicza, ale jedzie sam. Jedzie. 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 Jedzie, przebiegł całe boisko. Jeszcze zdobywa bramkę, nie? Pozdro, pocisz. Kapustka, młody zawodnik, który na pewno zagości w moim klubie jeszcze przez wiele sezonów. O, jeny. Hopie, ja cię za tą bramę uwielbiam. Oj, tutaj teraz, no, Jagiellonia, to znaczy Kielce.
I Kielce strzela nam drugą bramkę na 2-4. Na 4-2, dla nas 4-2. No tu słabo się w obronie, mi się wydaje, zachowałem. Tu Kapuska łatwo ominięty. Podanie jedno, drugie i brameczka. No Alfonso niestety nie zadowala, ale nie ma za bardzo jak. Więc, ale nie jestem na niego zły. Może Aido damy za niedługo szansę jeszcze pograć. A teraz Frankowski. A dupa nie Frankowski. Koniec meczu. Wygrywamy 4-2. No na pewno powiem wam, że te bramki, jakie tu się działy, to co zagrali ci zawodnicy moi, no naprawdę, majestatnie. No, ta brameczka od samej poprzeczki w samo okienko, od garda z pola, poza pola karnego, no piękna. Ten gol Lemansa też bardzo ładny, naprawdę, te rozwiązanie w ogóle rzutów rożnych jest strasznie skuteczne, zauważyłem. Bo robię to, drugi gol mam z czegoś takiego, a rzadko kiedy dośrodkowuję w tej FIFA. Strzelam bramkę z główki. Naprawdę, ja nie wiem, z rzutów rożnych. No, skuteczność mieliśmy, oni też mieli nawet skuteczność. No, na pewno zawodnikiem meczu Frankowski. Alfonso nie miał takiego dobrego meczu. No, dobra. Będziemy jechać dalej. Ja się tu mówię, ja jestem przeziębiony, kurde. Przepraszam, że tak z takim czymś nagrywam, ale chcę po prostu dla was to nagrać, bo nie wiadomo, jak to potem będzie z moim czasem. Mamy konferencję prasową i będziemy musieli Termalikę nadal motywować. My musimy motywować. Dziękuję trenerze, proszę bardzo. Są nasi zawodnicy. Guerra 88 nadal, no ale trzeba by było tego... Dobra, sobie wypiszę kod tutaj, trzeba by było trenować dużo. Guerra. Ten... Aguirre. Ja go za niedługo dam do pierwszego składu, no bo on się przyda nam. Lewczuk, no co ty tutaj chłopie robisz? Ja ciebie nie chcę. No Starzyńskiego to ja cały czas trenuję i on naprawdę pięknie się rozwija. Ach, ojen, kolejnego obrońcę mamy, kolejny obrońca. Kolejny obrońca. Danielewicz i Hemmes. Czy jakoś tak. Dobra, wszystko wiemy. Dobra, a w dzisiejszym meczu będziemy grali tak jak ostatnio. Czyli tą otóż to... Tak drużyną. Wszyscy w miarę w formie. No. Także tym tego, nie? Oj, Odegaard, ty nie masz nic, nie masz siły. Damy tu Cetriego. Babiasz. Biskup. Torres ma więcej siły od was. Kupczak. No, takie coś. Bo za niedługo mecz z Legią Warszawą. No. Tu będziemy grali. Przeciwko Legii Warszawy. U siebie. Miejmy nadzieję, że to wygramy. I gramy mecz o wielką stawkę, o to kto zostanie w Pucharze Kraju. Ostatnim razem wygraliśmy 3-0, co mnie strasznie dziwi, ale naprawdę moja drużyna odbudowała formę, odbudowała. I to widać. Widać to, bo wygrywamy niesamowitą ilością bramek. Tak wygląda nasza, otóż to tabela na razie 3-0. No co mogę powiedzieć, finał jest nasz. Miejmy taką nadzieję, tutaj chyba Linetti pokazywany. Jestem pewien. No na pewno w centrum uwagi Brel Donald Embolo, nasz napastnik, który na pewno w tym sezonie gra gorzej od poprzedniego, ale no nie możemy go obrażać czy coś, bo ostatnim razem strzelił jakieś tam bramki, prawda, dla naszego zespołu, więc sędzia Gwidon Pietrzowski czy coś takiego. No to zaczynajmy mecz.
I tak to wszystko wygląda, wszystko na A zdane. Prijowicz, wyższy overall 72. Otóż tak. Cieszmy się tym, otóż to... Konferencja prasowa. No to co? Pochwalę. Ostatnie granie mogę pochwalić. Mogę pochwalić. Zdecydowanie mogę pochwalić. O, jeszcze uda mi się zrobić jeden trening. W ogóle mi się ten Augusty nie chce rozwijać. Fajnie by było, gdybym... Dobra, zrobię mu cały trening. Zobaczymy, czy się rozwija. No i jeszcze... Staronińskiemu zrobię trening. Ubiję sobie otóż to ten overall 62. No coś tam się poruszył, ale po ilu treningach, ale wszystko na D, no kurczę, dziwnie to wygląda. No dobra. No to w następnym meczu będzie granie pucharu. W ogóle zobaczmy, jak to będzie wyglądało, bo my chyba już jesteśmy w tej rundzie. Tak, od maja zaczynamy rundę. No i tak to idzie. Dobra, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie do Facebooka, link oczywiście w opisie, siema.